Po wielu latach doczekaliśmy się i w końcu realizujemy zamierzenie, które jest chyba takim kluczowym dla naszego miasta, czyli zagospodarowaniem terenu przed dworcem. Możemy powiedzieć, że jest to kontynuacja zadania, które rozpoczęło już Starostwo Powiatowe w latach poprzednich. Cały układ komunikacyjny, który na dzień dzisiejszy został zrobiony, było to zadanie, które współfinansowane było przez miasto, Urząd Marszałkowski i przez Starostwo. Dzisiaj mamy kolejny etap, to jest zagospodarowanie terenu przed dworcem, całego tego placu centralnego, który tam się znajduje. Postanowiliśmy, że ogłosimy konkurs architektoniczny. I konkurs architektoniczny się odbył. Wyłoniliśmy pracę zwycięską. Zrobiliśmy dokumentację, na podstawie której otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej. Nasz projekt składa się z dwóch części. Pierwsza to część budowlana, a druga to zakup nowoczesnego taboru dla komunikacji miejskiej. Wartość całego projektu szacowana jest na 27 milionów, natomiast dofinansowanie to około 19 milionów. Realizacja tego projektu rozwiązuje szereg ważnych problemów w rejonie dworca. Pierwszym z nich to jest stworzenie ilości miejsc parkingowych takich, które pozwala na swobodny przyjazd wszystkim tym, którzy chcą skorzystać z dworca. Drugi problem ważny, który konieczny jest do rozwiązania, to stworzenie dwóch peronów przystankowych dla autobusów komunikacji miejskiej i komunikacji pozamiejskiej. Kolejnym etapem tego projektu to zagospodarowanie całej przestrzeni, stworzenie parku, chodników, ścieżek rowerowych. Powstaną w tym rejonie miejsca parkingowe również dla rowerów. Przed dworcem znajdą również miejsca taksówki, zostaną stworzone miejsca do szybkiego zostawiania podróżnych, czyli takie miejsca kiss and ride. Przeniesiona zostanie lokomotywa w inne miejsce. W ramach tego projektu zakupionych zostanie 9 autobusów, w tym 7 autobusów z silnikami Euro 6 i 2 autobusy hybrydowe. W przyszłym roku, w połowie przyszłego roku, będziemy chcieli rozstrzygnąć przetarg na wykonanie robót budowlanych z zakończeniem w trzecim kwartale 2019 roku. Natomiast zakup nowych autobusów dla komunikacji miejskiej przewidywany jest na rok 2020. W 2014 roku w grudniu przejmowaliśmy budżet po poprzedniku, gdzie niewiele moglibyśmy w nim zamieszać, mówiąc kolokwialnie, zmienić. Kolejne lata, rok 2016 i 2017, to było z kolei cierpliwe budowanie siły naszego, kondycji naszego budżetu po to, żeby można było sięgnąć po środki europejskie, które napływają właśnie w tej chwili. To jest taki harmonogram działań Urzędu Marszałkowskiego i my musieliśmy się do niego dostosować. Cel został wytyczony i znakomicie jest osiągany. Dotacje, jakie otrzymujemy, sięgną w całości, w obliczu całej kadencji, około 40 milionów złotych. Tutaj gratuluję panu burmistrzowi, samorządowi miasta Iława, bo ten projekt bardzo ważny dla Iławy, on ma bardzo duże znaczenie w ujęciu całego regionu. Wiemy, jak węzłowym miastem komunikacyjnym, szczególnie biorąc pod uwagę kolej, jest miasto Iława i zrealizowanie tego projektu praktycznie otwiera jakby okno możliwości komunikacyjnej. I gratulacje, bo robi się plany, ale najbardziej cieszy, jak ten plan jest zrealizowany.